Witajcie moi drodzy, z tej strony Kasia Podróż Mistyczna. Witam Was bardzo serdecznie. Przygotowałam tutaj czytanie dla wodnika. Sprawdzimy energię, która Was otacza. Moje drogie wodniki. Zobaczymy, co tutaj się dzieje w Waszym życiu. Proszę Was o otwartość, tak jak zawsze. Pamiętajcie, że to jest energia. Energia jest płynna. My możemy na tą energię wpływać. Oczywiście to, co jest nam przeznaczone i to nas nie ominie. Ale my też współtworzymy naszą rzeczywistość poprzez nasze intencje, myśli, uczucia i działania. Także my mamy wpływ na tą energię, na kształtowanie się tej energii, na kształtowanie się naszej rzeczywistości, na rezultat danej sytuacji. Tak? Pamiętajcie, że to jest czytanie ogólne. Nie wszyscy będą z tym czytaniem rezonować. Proszę, zabierzcie to, co do Was przemawia, zostawcie wszystko inne. Wy tak naprawdę znacie swoją sytuację najlepiej i Wy będziecie wiedzieć, czy to czytanie jest dla Was, czy to czytanie nie jest dla Was. Dobrze, to co? Myślę, że możemy zaczynać. Przepraszam Was, poprawię tylko tutaj troszkę tą kamerę moją. O, tak będzie może lepiej. No i zaczynamy. Dobrze. No, mój drogi wodniku, pojawiasz się tutaj w energii balansu. W tej talii jest ta energia nazwana energią cierpliwości. Energią cierpliwości. Tutaj ta sytuacja wymaga jeszcze jakiejś cierpliwości. Dlaczego? Dlatego, że jest w tej sytuacji jeszcze coś, czego musisz się nauczyć, co jeszcze musisz zrozumieć, co jeszcze musisz pojąć. Ale, mój drogi wodniku, jesteś już blisko jakiegoś nowego początku. As mieczy mówi nam o tym. W tej talii As mieczy mówi nam o sile boskiej. Dość mocno tutaj jest podkreślony boski czas. Boski czas mówi nam o tym, że pewne wydarzenia, jeżeli one są w harmonii z wolą świata, one się wydarzą, ale one się wydarzą wtedy, jak wszystko będzie gotowe, jak środowisko będzie gotowe na to wydarzenie. Jak wszystkie elementy wpadną na swoje miejsce. Jak Ty, mój drogi wodniku, będziesz gotowy na to wydarzenie. Wtedy to wydarzenie się pojawi w Twoim życiu. Czy jakaś sytuacja, czy jakiś rezultat jakiejś sytuacji. Tutaj jest boski czas. O czym nam mówi jeszcze As mieczy? As mieczy to prawda. As mieczy to dostrzeżenie prawdy i kierowanie się prawdą. Kierowanie się autentycznością. To jest odcinanie tego wszystkiego, co nam nie służy. Może być to związane z odcinaniem się od jakiegoś schematu, wzorca, przyzwyczajenia, automatycznego zachowania, którym kierowałeś się do tej pory, mój wodniku. Słuchajcie, tutaj jest jakaś pustka. Bycie w jakiejś ciemności. Może poczucie jakiejś bezsilności. Ja tutaj czuję oczekiwanie. Ja tutaj czuję długie oczekiwanie. Tak długie, że pojawia się swego rodzaju zmęczenie, że pojawia się swego rodzaju zwątpienie, że pojawia się właśnie swego rodzaju bezsilność. I nawet jeśli wszystkie te uczucia się pojawiają, to pamiętajcie, że to ma w sobie cel. Musicie być jeszcze cierpliwi. Poczekajcie, chcę przeczytać tą kartę tej pustki. To jest czas na to, żeby odpocząć i na to, żeby się zregenerować.
Uwolnij wszystko to, co Ci nie służy w Twoim życiu. Przestań kreować opór. I tu jest bardzo ładnie napisane. Pustka jest czasem możliwości. Pustka właśnie niesie ze sobą jakąś możliwość. Pustka bardzo często właśnie, chcę powiedzieć, kreuje tą pustkę. To uczucie pustka jest taka, no pusta. Pustka jest pusta, tak? My się źle czujemy w pustce, ale pustka jest też po coś. Ona ma w sobie cel. Ona ma w sobie właśnie tą możliwość. W tej pustce coś się tworzy, coś się kreuje. Tutaj jest siła boska, w tej pustce jest siła boska. Bo ta pustka przyciąga jakąś energię do Ciebie, tak? Ta energia do Ciebie zmierza. Ona się pojawi, ona jest już blisko. Ta energia jest już blisko. Już blisko jest ta kompletność tutaj. Ale jeszcze jest czas oczekiwania, jeszcze jest czas opóźnienia. Karta wisielca. Ale te opóźnienia są potrzebne. Bo nie wszystko jest jeszcze tutaj gotowe. Co jest ważne? Ważne jest co? Żeby nie tracić skupienia. Skupienia się na tej wizji, którą miałeś, czy masz ciągle, mój drogi wodniku. Tutaj trzeba się na tym skupić, nie tracić tej wizji. Bo tutaj dochodzi do pewnej transformacji. Tutaj też jest wyłanianie się czegoś, tak? Coś tutaj się wyłania. Więc ważne jest to, żeby nie tracić tego skupienia i tej koncentracji. A najtrudniejsze jest właśnie odnalezienie tego skupienia i koncentracji i tej wiary na końcu tej ścieżki. Najtrudniejsze są te ostatnie kroki, bo wtedy właśnie jest potrzebna ta wiara i ta nadzieja. I to jest Wam właśnie potrzebne w tym momencie. Co tutaj jeszcze pisze? No właśnie, pustka jest czasem możliwości, nie tylko ciemności. Pozbądź się strachu, który powstrzymuje Cię przed uwolnieniem się od czegoś, od jakiegoś negatywnego wzorca lub przyzwyczajenia, od pozbycia się tego, co już Ci nie służy. Więc tutaj jest jakaś praca nad jakimś wzorcem. Tu jest ciągle to oczekiwanie, bo tutaj jeszcze jest jakaś lekcja nieprzepracowana. Jeszcze tutaj coś musisz zrozumieć, wodniku. Co jeszcze zwróciło moją uwagę? Mamy 14 i 41. Pojawia nam się tutaj synchroniczność. Odzwierciedlanie, może odzwierciedlanie się dwóch energii. Tutaj pracujesz, wodniku, nad przyciąganiem jakiejś energii. Ty tutaj przyciągasz tą energię. Siłą woli, chcę powiedzieć. Siłą swojego umysłu, siłą swoich wizji, siłą swoich snów, siłą takiego wyobrażania, kreowania. Czucia. O czym mówi jeszcze Królowa Kielichów? Królowa Kielichów to jest królowa, która kieruje się sercem. Królowa Kielichów jest bardzo intuicyjna i bardzo empatyczna. Królowa Kielichów jest bardzo wrażliwa. Królowa Kielichów jest naturalnym uzdrowicielem. To w Tobie, ta energia w Tobie wzrasta, wodniku. Energia uzdrowienia. Tutaj dochodzi do jakiegoś uzdrowienia. To jest końcowa faza. I niedługo już zobaczysz jakąś prawdę, jakąś nową, jakaś nowa prawda zostanie Ci odkryta.
Może na temat tego wzorca, nad którym tutaj pracowałeś, czy pracowałaś, może nieświadomie, może prawda dotycząca tej cierpliwości i tego oczekiwania, tutaj coś zostanie Ci wkrótce ujawnione. Ty się tutaj niedługo czegoś dowiesz. Tak? I nie trać tego skupienia na tych 9 kielichach. 9 kielichów to jest emocjonalne spełnienie. To jest też energia, która nam mówi o spełnieniu marzenia, o spełnieniu jakiejś wizji, o otrzymaniu tych klejnotów. Tutaj jest ważne, żeby się ciągle na tym skupiać, bo to jest końcowa faza i tak jak mówiłam, ta końcowa faza jest najtrudniejsza. Coś jeszcze musi być wyleczone, zanim ta energia pojawi się w Twoim życiu. Ale nie trać wiary. Nie trać wiary, tak? Dobrze, tutaj chciałam jeszcze zobaczyć tą kartę 41. Ta karta mówi właśnie, że masz niezależność, jeśli chodzi o Twoje życie. Działaj z wdzięcznością i pewnością siebie. Masz w sobie umiejętność połączenia, jak to nazwać, różności, tak? Różnych opinii, różnych ludzi. Jeżeli jest jakieś nieporozumienie, Ty masz w sobie tą siłę, żeby to wszystko połączyć w jedną całość, żeby to jakoś, żeby z tej różności wykreować coś. Masz w sobie moc. Uwierz w tą moc i działaj pod wpływem tej mocy. Zobaczcie, tutaj coś się tworzy, tak? Tutaj coś się tworzy. I to, ta energia, już niedługo, ja tutaj widzę tego pędzącego konia, już niedługo wkroczy w Twoje życie. I Ty może nawet się tego nie spodziewasz, tak? Ty może się nawet tego nie spodziewasz. Ty gdzieś tam się skupiasz, gdzie indziej, a ta energia zakrada się do Ciebie, tak? Zakrada się w taki pozytywny sposób, ona Cię może nawet zaskoczyć. Tutaj jest właśnie ta potrzeba uwolnienia się od jakiegoś końcowego rezultatu. Karta 13, poczekajcie, bo tutaj jest mowa o tym, żeby ta karta właśnie siły woli mówi o tym, że decyzje wymagają działań. Masz kontrolę nad swoimi decyzjami i nad swoim życiem. Nie nad decyzjami i nad kontrolą życia innych. No właśnie. No właśnie. My możemy kontrolować tylko nasze myśli, uczucia, zachowania. Nie jesteśmy w stanie kontrolować zachowań innych, czy reakcji innych, czy wyborów innych osób. I tutaj może jest przywiązanie do jakiegoś rezultatu, do jakiejś konkluzji, do jakiegoś specyficznego wyniku jakiejś sytuacji, która może dotyczy jakiejś energii, może dotyczy czyjejś energii. I tutaj może była próba manipulacji tą energią, tak? Bo my bardzo często lubimy właśnie wykreować, my staramy się wykreować ten rezultat. Chcemy jakiegoś rezultatu i robimy wszystko, żeby ten rezultat się pojawił w taki sposób, a nie w inny. I tutaj może jest w tym jakaś lekcja, że świat, tak, trzymaj się tej wizji, tak? Nie tak obsesyjnie, trzymaj się pewnej wizji. Na przykład możesz się trzymać tego, że chcesz miłości, chcesz spełnienia w miłości. Chcesz miłości pięknej, prawdziwej, lojalnej. I Ty może na przykład wyobrażasz sobie konkretną osobę, z którą tą miłość możesz dzielić. Oczywiście możesz się trzymać tej wizji, ale potrzebne jest to takie odpuszczenie też.
Bo świat niesie coś w Twoim kierunku, świat coś Ci przyniesie. Tylko to może nie być w takiej formie, jak Ty sobie to wyobraziłeś, tak? Bo tak jak mówiłam, ja tutaj widzę takie zaskoczenie. Więc to albo będzie mieć inną formę, ale przyniesie Ci ten sam rezultat, to samo szczęście. Albo to może być tak, że Ty przestajesz się skupiać na tej energii, więc podając ten przykład, o którym przed chwilą mówiłam, Ty odwracasz uwagę od tej energii, na której skupiałeś się do tej pory, czy na tej osobie, i dlatego, że odwrócisz tą energię od tej osoby, ta osoba to poczuje, czy ta energia to poczuje i ona nagle pojawi się w Twoim życiu, tak? Bo zrobiło się miejsce, bo nie ma tego oporu, bo nie ma tego nacisku. Więc tutaj może jest właśnie konieczność odpuszczenia jakiegoś wzorca, który dotyczy kontrolowania wyniku jakiejś sytuacji. Tutaj świat chce, żebyś Ty się poddał naturalnemu biegowi rzeczy. I w tym wszystkim szukał, w tym uczuciu pustki szukał radości. Szukał pozytywności, szukał światła, szukał szczęścia. To nie jest łatwe, ale to jest możliwe. To jest bycie w energii wdzięczności. Równocześnie nie trać widoku tej gwiazdy, tak? Numer 9. Koniec cyklu. Ta karta mówi też jeszcze o właśnie okresie obserwacji, o przyglądaniu się, o introspekcji jakiejś, tak? Jeszcze dociekaniu. Zresztą tutaj jest też taka karta, dociekliwość. Tutaj jest potrzebna dociekliwość. Wzięcie odpowiedzialności za moją rolę w danej sytuacji. Jak ja kreuję tą sytuację? Jak ja wpływam na wynik tej sytuacji? Jak ja wpływam na tą sytuację poprzez swoje myśli? Poprzez swoje uczucia, poprzez swoje czyny, poprzez moje reakcje? Jak ja wpływam na tą sytuację energetycznie, tak? Energetycznie, bo nam się wydaje, że my wpływamy na sytuację tylko poprzez działania, czyny, tak? Akcja. Nie, my też działamy na sytuację poprzez energię. My wysyłamy tą energię. Jeżeli my myślimy negatywnie, to my tą energię wysyłamy do świata. My tą energię na przykład kierujemy w danym kierunku, tak? Kierujemy na przykład do danej osoby, tak? Jeżeli to są myśli negatywne, to ta osoba, jeżeli ona jest z nami połączona więzią energetyczną, ona będzie czuć tą energię na takim podświadomym poziomie. Będzie odbiór tej energii, tak? I będzie reakcja ze strony tej osoby. To jest przykład, tak? To może się dotyczyć czegokolwiek innego. Czyli tutaj właśnie jest jeszcze jakaś obserwacja potrzebna w tej sytuacji. Odpuszczenie jakiegoś bólu emocjonalnego. 5 kielichów. Otwieranie się. Tutaj jest może konieczność otwarcia się na nowe horyzonty. Ujrzenia w tej sytuacji możliwości. Innej możliwości. O tym samym mówi karta 5 buław. 5-5. 5 sugeruje nam zmianę. Karta 5 buław, tak, może mówić o konflikcie, ale w tej specyficznej talii mówi nam o otwieraniu się na nowość, na nowe relacje, na nowe osoby, na nowe otoczenie, na nowe środowisko, na nową pracę, na nowe myśli, na nowe uczucia, na nowe pojmowanie, na nowe postrzeganie. Tu jest otwieranie się, wychodzenie z tej energii bólu i zobaczcie, dostrzeżenie jakiejś nowej, czegoś nowego, jakiejś nowej ścieżki tutaj jest.
Tutaj jest zrozumienie, że tutaj było już to zrozumienie, tutaj. Ono jeszcze tutaj jest może praca nad tym. To jest energia czterech monet. Ale zobaczcie, ta postać tutaj uwalnia jedną z tych monet. Cztery monety w takim tradycyjnym tarocie mówią nam o tym, że my się czegoś kurczowo trzymamy. Może trzymamy się jakiejś idei. I ja nie mówię, żeby nie trzymać się tej wizji, tylko robić to w taki otwarty sposób. Tutaj jest puszczenie się czegoś. Bo pomyślcie, my czasem nie lubimy uwolnić czegoś, walczymy o coś. I znowu, ja nie mówię, żeby tutaj nie walczyć, bo w tym wszystkim bardzo ważny jest balans, który czasem ciężko znaleźć. Ale my czasem tak upieramy się na jakimś konkretnym rezultacie, czy na jakiejś konkretnej osobie, czy na jakiejś konkretnej idei i coś nie działa. I im bardziej nie działa, to tym my tym bardziej się skupiamy na tym. Im bardziej my się na tym skupiamy, tym bardziej to nie będzie działać. Odpuszczenie tego pozwoli tej energii na swobodny przepływ. Albo wpuści nową energię, która stara się do nas dotrzeć, a my jej na to nie pozwalamy, tak? I ta właśnie karta w tej talii mówi o tym, karta czterech monet mówi o tym, że my zaczynamy rozumieć to, że i zgubiłam myśl. Przepraszam Was. No, uciekła mi inspiracja, słuchajcie. Że my rozumiemy to, że działają tutaj właśnie siły wyższe. Że nawet jeśli plan nie idzie zgodnie z tym, czego spodziewaliśmy się, czego oczekiwaliśmy, to tak naprawdę nie jest to aż tak ważne, bo my wierzymy w to, że tutaj działa siła boska i ona przynosi nam to, czego my w tym momencie potrzebujemy. Więc tutaj jest właśnie takie... tutaj jest silny nacisk na swoją wolę, na to skupienie się. Skupiaj się, tak, ale właśnie rób to w taki sposób, który nie naciska. Tu jest to takie poddanie się właśnie naturalnemu biegowi spraw, naturalnemu biegowi rzeczy, naturalnemu rozwoju sytuacji, zgodnemu z harmonią świata. I to pozwala na realizację czegoś. Tak, na realizację czegoś. Wydaje mi się, że bardzo często kreujemy największą blokadę przed samą manifestacją czegoś. Bo może my to podświadomie czujemy, że coś będzie się manifestować w naszym życiu i momentalnie blokujemy dopływ tej energii przed samą manifestacją. Najciemniej jest przed wschodem słońca. Ja zawsze mówię, że najzimniej jest przed wschodem słońca. Nie wiem, czy kiedykolwiek obudziliście się przed wschodem słońca. Jest tak, zawsze taki jakiś spadek temperatury. Albo przynajmniej ja mam takie wrażenie. Słuchajcie. Wracam do tej karty tutaj. Tak? Czyli masz kontrolę nad swoimi decyzjami, nad swoim życiem. Pasja i siła woli w dużym stopniu determinuje Twój sukces. Nie poddawaj się. Posiadasz wolną wolę, co znaczy, że powinieneś czy powinnaś skupić się na sobie i przestać kłaść swoją wolę na innych. No właśnie. Skup się na sobie, skup się na tym, czego Ty chcesz. My bardzo często lubimy podejmować pewne decyzje, tak? Myśląc o tym, jak ta decyzja wpłynie na tą daną osobę. I w ten sposób my chcemy manipulować rezultat, tak? Jeżeli ja wykonam taki krok, jak to wpłynie na tą osobę? Czy ta osoba będzie szczęśliwa? Może będzie, ale czy Ty będziesz szczęśliwy, albo czy Ty będziesz szczęśliwa? Jak to wpłynie na Ciebie? Tutaj jest klucz.
Jak to wpłynie na Ciebie? I my bardzo często postrzegamy takie myślenie jako egoistyczne. To nie jest egoistyczne. To jest zdrowe. A ja nie mówię, żeby nie brać tutaj pod uwagę innych. Nie, to nie jest to. Ale tutaj w tej sytuacji jest potrzebne skupienie się na sobie, pracowanie nad sobą i w ten sposób dojdzie do odblokowania czegoś i przepływu energii, która przyniesie nowy początek. Szukaj balansu. Mówi o to ta karta, o tym ta karta. Ekstrema w czymkolwiek nie są zdrowe albo użyteczne. Może tutaj być jakaś zbyt duża reakcja, która spowodowała jakiś problem. Uziemnij swoją energię i pozwól na to, żeby siła wzrastała. Bądź świadom tego, gdzie są w tym momencie, gdzie jest brak balansu w Twoim życiu w tym momencie. Aha, jeszcze chciałam przeczytać tą kartę realizacji, trójka. Razem z samoświadomością przychodzi realizacja. Wiedza jest mocą. Właśnie. Egzaminowanie swojej roli w tej sytuacji jest ważne, bo w tej egzaminacji jest odpowiedź, jest klucz do tej sytuacji. Tak? Zobaczcie na te dwie energie. To jesteś Ty. I Ty tutaj coś kreujesz. Tutaj jest siła umysłu bardzo mocno podkreślona. Tu jest ta wizja podkreślona. Tutaj było kreowanie czegoś, a tutaj już jest stworzenie tego. Może to dotyczyć odnalezienia tej odpowiedzi, która doprowadzi Cię do tej kompletności i do realizacji tej energii, której chcesz w Twoim życiu. Tej energii, którą chcesz wymanifestować w swojej rzeczywistości. I tutaj będzie przejście przez ten portal. Będzie nowy początek. Piękny początek, tak? Piękny początek. Ja tutaj widzę spotkanie dwóch energii. Rycerz monet i właśnie to pięć buław. Rycerz monet to jest energia, przede wszystkim ta energia kojarzy mi się z determinacją, ale kojarzy mi się też tutaj z taką energią młodą, odrodzoną, taką odżywioną, taką skupioną na nowo. Rycerz monet to jest energia też bardzo wolna. Bardzo wolna. Ona do Ciebie szła przez długi okres czasu i ona pojawia się w rezultacie. Pojawia się w rezultacie zaraz koło czterech buław. O czym nam mówią cztery buławy? O kreatywności. Może o nowym projekcie, który przyniesie Ci pasję i inspirację. Może o projekcie z innymi. Może to oznaczać kreowanie stabilności emocjonalnej, stabilności finansowej, domowego ogniska z kimś. To może być bratnia dusza. To może być bratnia dusza. Karta czterech buław to jest karta bliźniaczego płomienia. 11, numer 11. 11, 11. Ta energia do Ciebie dotrze. Tylko tutaj jeszcze jest potrzeba uwolnienia czegoś. Uwolnienia czegoś. Zobaczcie tutaj. 6, 6. 6 mieczy. 6 mieczy mówi nam o odpływaniu na spokojniejsze wody. Tak. Mówi nam też o zmianie kierunku. Mówi nam też o zmianie
To są miecze o zmianie sposobu myślenia, o zmianie sposobu postrzegania. Tutaj jest klucz. I sześć buław. Sześć buław to jest zwycięstwo. To jest zwycięstwo, to jest wzrastanie, to jest, to może oznaczać sławę, to może oznaczać też zbyt duże ego. 6-6 to jest numer, 6 to jest numer harmonii. To jest też numer bezwarunkowej miłości. Zobaczcie, to są te dwie energie, które, jak zobaczyłam te dwie karty, to skojarzyło mi się tutaj to z tym, że te dwie energie zmierzają ku sobie. Tutaj jest podróż. Zobaczcie, tutaj jest statek powietrzny i balon. I te dwie energie zmierzają ku sobie. To może być energia powietrza i energia ognia, tak? Czyli mamy takie znaki jak wodnik, znaki powietrza, wodnik, bliźnięta, waga, znaki ognia, lew, baran, strzelec. Ale niekoniecznie. Ale niekoniecznie. Tutaj dochodzi do spotkania dwóch równoważnych sobie energii. Słuchajcie, co jest radą? Kapłanka. Skupiajcie się jeszcze na tej waszej wizji. Słuchajcie swojej intuicji. Słuchajcie swojej mądrości. Doszukujcie się jeszcze. Kapłanka mówi nam jeszcze o oczekiwaniu i o rzeczach, które nam nie były, nie są jeszcze odkryte. O sekretach, tak? Świat jeszcze nam czegoś nie odkrył. Czego nam świat nie odkrył? Że czeka na was słońce. Sukces. Sukces. Szczęście. Radość. Optymizm. To na was czeka. Na końcu tej ścieżki. To na was czeka. Słońce to jest też energia związana z energią bliźniaczych płomieni. To jest na końcu tej ścieżki. Słońce może też oznaczać to, że potrzeba jest odnalezienia tej energii w sobie i w tej sytuacji, w której się teraz jest. W poczuciu tej pustki należy odnaleźć słońce. Jesteś chroniony, jesteś chroniona. Ja tutaj też czułam coś takiego, że ty siebie, wodniku, chronisz z jakiegoś powodu. Ty tutaj siebie nie... To jest tak, jak ty byś nie chciał, czy nie chciała się pokazać światu w takiej całości, w tej kompletności właśnie. Tu jest jakiś lęk. Może lęk przed tym, że zostaniemy zranieni. Tu jest jakiś lęk, tu jest takie chowanie się. Tu jest jakieś chowanie się i brak chęci odnalezienia tego słońca. My czasem tak lubimy być w jakiejś energii bólu czy straty, bo to nam daje poczucie kontroli i to nam daje poczucie zwycięstwa. Tak, jeżeli ktoś nas zranił i my jesteśmy teraz w tej energii, ale okej, to jest wszystko oczywiście naturalne, tak? To wszystko jest potrzebne, ale my, jeżeli my jesteśmy zbyt długo w tej energii, to należy się może zastanowić nad tym, czy to nie jest dlatego, że my właśnie chcemy mieć to poczucie kontroli, tak? Bo my w pewien sposób wtedy powracamy do tego bólu, do tego, że ktoś nas zranił i w jaki sposób nas zranił. I my poszukujemy takiego rewanżu w tym. Trzymamy się tego bólu, bo to nam daje poczucie zwycięstwa, tak? Bo my nie zapomnimy tego zranienia, tak? My się trzymamy tego zranienia, bo my nie chcemy o tym zapomnieć, bo to było niesprawiedliwe. Dobrze, może było niesprawiedliwe, ale to, że my odpuścimy, uwolnimy to, nie oznacza tego, że my uważamy to coś za sprawiedliwe. Ale jak my to uwolnimy, to my się od tego uwalniamy. Uwalniamy siebie i dajemy sobie szansę na radość i na szczęście. Na to słońce. I tutaj może jest ten klucz, tak?
Może klucz jest właśnie w tym, w odnalezieniu tego słońca. No, tutaj jest jakiś związek z negatywnością. Siedem buław. Tak, ta karta kojarzy mi się z głupcem. Tu jest potencjał nowego początku. Tu jest, ta energia jest prawie odrodzona. Tu jest gotowość do skoku na nową ścieżkę. Ale siedem buław mówi nam też o tym, że kreujemy jakąś blokadę. Ktoś tutaj kreuje blokadę. Ja mam wrażenie, że to ty, wodniku, kreujesz jakąś blokadę tutaj. Dla samego siebie czy dla samej siebie. Bronisz tutaj swojej pozycji. Tylko trzeba się zastanowić, czy to bronienie swojej pozycji, jakie motywy tutaj są bronienia tej pozycji. Tak? Czy tutaj, czy przez to bronienie, ja tutaj czuję jakąś upartość, tak? Czy w tym bronieniu tej pozycji nie ranisz samego siebie czy samej siebie? Bo nie pozwalasz sobie na czucie tego szczęścia. Na czucie tego słońca. Bo jest jakiś ból. Bo był jakiś ból. Ta karta mówi o tym, że każdy z nas ma w sobie światło i ciemno. Ciemność i światło. I wygra ta strona, którą będziemy karmić. Jeżeli będziemy karmić światło, wygra światło. Jeżeli będziemy karmić ciemność, wygra ciemność. Im więcej negatywnych myśli, tym bardziej negatywna nasza rzeczywistość. Im więcej światła, tym więcej światła w naszej rzeczywistości. Będzie jednak tutaj wchodzenie na nową ścieżkę. Rycerz buław. To jest przepiękna energia, to jest energia strzelca, to jest energia, która powstaje i walczy. Która pomimo porażki nie poddaje się. To jest gotowość na nową podróż. Tak? Tu będzie ten skok, tak jak mówiłam. Proszę. Manifestacja. Manifestacja. Tutaj dochodzi do manifestacji tych dwóch energii. Dla mnie to jest uosobnieniem tych dwóch, spotkania się tych dwóch energii. Gwiazda. Spełnienie marzeń. Uzdrowienie, wyleczenie. Wyleczenie jakiegoś bólu z przeszłości być może, tak? Sześć kielichów mówi nam o właśnie wyleczeniu bólu z przeszłości. Bo my się trzymamy czegoś. Jakaś nostalgia tutaj jest. Powracamy wspomnieniami do czegoś, do jakiejś sytuacji, która kiedyś dawała nam szczęście. A później coś się posypało. To może sięgać tak daleko, jak może sięgać nawet do dzieciństwa, tak? Sześć kielichów to też karta bratniej duszy. Może tutaj dochodzić do manifestacji bratniej duszy. Świat. Zakończenie cyklu, wejście w nowy cykl, wejście w harmonię ze światem. I dziewięć mieczy. No właśnie, ta karta mówi nam o iluzji, o lęku, o ego. O tym, że kreujemy poprzez nasze myśli rzeczywistość, która może tak naprawdę nie istnieje, tak? Nie wiem, czy to ma sens. Rzeczywistość, która nie istnieje. Rzeczywistość tak naprawdę powinna istnieć. Ale wyolbrzymiamy coś, tak? Wyolbrzymiamy na przykład jakiś lęk albo wyobrażamy sobie jakąś sytuację czy zakończenie jakiejś sytuacji w taki, a nie w inny sposób, bo się boimy. Bo to wyobrażenie pochodzi z lęku. Ta karta mówi o tym w tej talii, że pozbywamy się tych iluzji, pozbywamy się tego lęku, pozbywamy się tej negatywności i przekształcamy energię negatywną w energię pozytywną. I to jest w najbliższej przyszłości, słuchajcie. To jest w najbliższej przyszłości. Będzie tutaj odrodzenie energii, przekształcenie tej energii
zwalczenie tego wzorca, który tutaj powtarzasz w odniku, i będzie wchodzenie na nową ścieżkę, na której spotkasz przeznaczoną Ci energię. Energię, która Cię będzie odzwierciedlać. Jeszcze na koniec chciałam przeczytać ten tutaj początek. To jest numer 2. No właśnie. Pojawia się tutaj propozycja świeżego startu. Twoja podróż się zaczyna. Podejmij się pierwszych kroków w kierunku czegoś nowego. Jest czas na to, żeby położyć nacisk na Twoje zdrowie i na Twoje dobre samopoczucie. Na Twoje. Nie na kogoś innego. Na Twoje. Co Ciebie? Co Tobie daje radość? Co Tobie daje szczęście? Co Tobie przynosi dobre samopoczucie? Tutaj to jest ważne. Przekieruj tą energię na siebie, a wszystko inne wpadnie na swoje miejsce. Odnajdź to słońce w sobie, mój drogi wodniku. I to jest to, co ja dla Was mam. Ściskam Was bardzo serdecznie, życzę Wam spokojnego wieczoru. No i co? I mam nadzieję, że do usłyszenia następnym razem. Pa, pa!